Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo mi miło gościć w państwa domach na dzisiejszym webinarze, który poprowadzę wspólnie z moimi gośćmi. Na dzisiejszym spotkaniu chcieliśmy się z państwem podzielić naszymi doświadczeniami w nauczaniu języka angielskiego oraz skupić się w dyskusji na skuteczności metod nauczania języka angielskiego. W toku dyskusji porozmawiamy z moimi gośćmi, których za chwileczkę przedstawię, jak skutecznie odczarować dla państwa pociech, naszych wychowanków, świat nauczania języka angielskiego. Polsko-angielska szkoła Mentis jest 12 lat na rynku usług edukacyjnych. Ja nazywam się Damian Ściseł i od 3 lat pełnię funkcję dyrektora szkoły Mentis. Mam zaszczyt zaprosić państwa wspólnie z moimi gośćmi do świata naszej szkolnej społeczności i opowiedzieć o naszych doświadczeniach w nauczaniu języka angielskiego. Są dzisiaj ze mną Anna Fusiara. Dzień dobry, Aniu. Dobry, witam wszystkich. Szkolny koordynator nauczania języka angielskiego w naszej szkole i nauczyciel klasy 7A. Jest z nami również Dorota Piątek-Chudzik. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry, witam. Dorota pełni rolę wychowawcy klasy piątej, jest rodzicem dwójki naszych uczniów oraz nauczycielem języka angielskiego w klasach trzeciej i w klasie piątej. Jest z nami również Justyna Sikora-Janicka. Dzień dobry, Justyno. Dobry, witam. Justyna pełni funkcję wychowawcy klasy drugiej, jest nauczycielem języka angielskiego w klasach pierwszej oraz klasie drugiej. Jest nauczycielem z doświadczeniem w pracy w szkołach brytyjskich. Są dzisiaj z nami również absolwenci naszej szkoły. Jest Magda Kowała. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest również z nami Basia. Dzień dobry. Witamy, jest również Tosia. Dzień dobry, Tosiu. Dzień dobry. Cieszę się, dziewczyny, że was widzę. Dziewczyny są absolwentkami naszej szkoły sprzed, poprawcie mnie, jeżeli się pomylę, już 2 lat? Tak. 2 lat. Dobrze. Tak, oczywiście to są 2 lata, kiedy musieliśmy się rozstać, co było dla nas niewątpliwie trudne, bo dziewczyny wspaniale nas reprezentowały i reprezentują, jak widać, także z przyjemnością możemy się dzisiaj spotkać i w jednym z bloków tematycznych dziewczyny opowiedzą państwu o tym właśnie, jak wygląda profil naszego absolwenta na etapie planowania. Zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie, jeżeli nie sami będziemy państwu opowiadali o tym, jak wyglądają nasi absolwenci, ich osiągnięcia, ich ścieżka kariery szkolnej, tylko zdecydowanie z korzyścią dla państwa i dla nas będzie, jeżeli sami absolwenci o tym opowiedzą. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z 2 części. W części pierwszej porozmawiamy w 4 blokach tematycznych na następujące zagadnienia, które teraz chciałem dla państwa przedstawić. Pierwszym zagadnieniem będą właśnie absolwenci szkoły, profil i perspektywy rozwoju po naszej szkole w 3 kolejnych blokach tematycznych przedstawieni. W pierwszej części goście, czyli Ania, Dorota i Justyna, opowiedzą o tym, jak wygląda imersja, czyli zanurzenie w języku angielskim, o tym, czym jest nauczanie języka angielskiego w dobie online oraz przedstawią program nauczania języka angielskiego. W drugiej części będziemy odnosili się do tych wszystkich pytań, które napłynęły, za które serdecznie państwu dziękujemy, bo rozpuszczając informacje w internecie na naszym profilu szkolnym Facebooka o dzisiejszym webinarze, prosiliśmy państwa o przedstawienie pytań, zagadnień, które chcielibyście państwo, abyśmy poruszyli. No i decydując się na taką formę, właśnie w drugiej części odpowiemy na wszystkie pytania, za które jeszcze raz serdecznie dziękujemy, które do nas napłynęły. Dziękujemy serdecznie, że państwo zdecydowaliście się poświęcić dzisiejszy wieczór na spotkanie z nami i myślę, że jesteśmy gotowi, aby zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od pierwszego bloku tematycznego. Tak jak zapowiedziałem, w pierwszym bloku tematycznym nasze absolwentki Magda, Tosia i Basia opowiedzą o tym, jak wygląda ich dzisiejsze funkcjonowanie w szkole, z jakimi perspektywami się dzisiaj mierzą, na ile przydała im się znajomość języka angielskiego i na ile była przede wszystkim skuteczna, bo to jest dzisiaj celem samym w sobie. Tak jak powiedziałem, dziewczyny są absolwentkami naszej szkoły, kończyły szkołę 2 lata temu z wysokimi wynikami.
na egzaminach ósmoklasisty, kończąc szkołę z certyfikatem FC. No i właśnie chcieliśmy się podzielić tymi ich doświadczeniami, ich spostrzeżeniami. Jaką pierwszą o zabranie głosu poproszę Basię. Opowiedz Basiu, jak wygląda dzisiaj twoja ścieżka kariery szkolnej na etapie szkoły średniej. No więc jak już zostałam przedstawiona, więc nazywam się Basia. I właśnie po Mentisie poszłam do liceum imienia Władysława IV w Warszawie i chodzę teraz na profil biologiczno-chemiczno-matematyczny do drugiej klasy już. No i Mentis jakby oprócz takich umiejętności typowo szkolnych, jakby no dostałam się do dość wysokiego właśnie w rankingu liceum, więc po prostu te egzaminy poszły mi dobrze, ponieważ Mentis po prostu zapewnił mi jakby edukację, jeśli można to tak właśnie nazwać, ale też jakby dostałam wiele takich umiejętności innych, na przykład w szkole stawiało się dużo na przykład projekty, szczególnie na języku angielskim, mieliśmy wiele projektów i zresztą na innych przedmiotach też i właśnie nauczyło to bardzo dużo, na przykład jakiejś tam współpracy, rozwiązywania jakichś konfliktów, takich problemów i tak dalej. No i jeśli chodzi jeszcze o język angielski, no to jakby dało to super start przede wszystkim właśnie dlatego, że już w siódmej klasie mogłam zdać na wysokim poziomie certyfikat FCE, więc jakby no to już daje duży start i mogę już w tym roku, planuję właśnie następne egzaminy sobie zdawać. Ja akurat nie mam ani rozszerzonego angielskiego za bardzo, ani nie jestem na jakby profilu z międzynarodową maturą, no ale radzę sobie jakby bardzo dobrze teraz z angielskim i nie mam żadnego problemu w szkole, ani tak, ani no nie mam po prostu żadnych problemów z angielskim. I właśnie to, gdzie mi się bardzo przydaje taka znajomość angielskiego, jaką dostałam w Mentisie, to, że bardzo dużo artykułów naukowych, które po prostu potrzebuję do nauki biologii i chemii w większości, jest po angielsku, bo też u nas nauczyciele wiele materiałów nadają po angielsku, wiele filmów oglądają po angielsku, co daje właśnie taki super jakby możliwość, że nie muszę się męczyć, tłumaczyć wszystkiego, tak jak wiele osób musi robić, tylko jakby już mam tą bazę, którą mogę sobie wykorzystywać właśnie z Mentisa. Wielkie dzięki Basiu za przedstawienie tego, jak w tej chwili funkcjonujesz, na ile przydała ci się to doświadczenie, na ile wykorzystujesz te doświadczenia zaczerpnięte w naszej szkole. Cieszymy się twoimi sukcesami. A jak u ciebie, Tosiu, wygląda z kolei edukacja w szkole średniej? Po Mentisie się zdecydowałam na pójście na maturę międzynarodową. Ja osobiście teraz chodzę do szkoły, która się otworzyła tak naprawdę dopiero 2 lata temu, bo ja byłam pierwszym rocznikiem. No i jest to ogólnie szkoła z oddziałami dwujęzycznymi. To jest szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Wizja, która się znajduje teraz na ten oddział, na który ja chodzę, jest na Okopowej. No i ja, tak jak wspomniałam wcześniej, jestem aktualnie na profilu z maturą międzynarodową, tylko że jako, że jestem w drugiej klasie liceum, to jestem dalej w tym systemie pre-IB, bo jako, że jest 4-letnie liceum, to mamy 2 lata pre-IB, 2 lata IB. Ja jestem na pre-IB z rozszerzeniem MatInf, czyli z rozszerzoną matematyką, informatyką i geografią. I tutaj na przykład uważam, no, że gdyby nie Mentis, to po pierwsze nie byłabym w stanie startować w ogóle do programu z maturą międzynarodową, bo jestem w stanie jakby zauważyć, sama zauważyłam zresztą taką dość sporą różnicę, bo chociażby przenosiłam się jednak do Mentisa pod koniec 5 klasy i byłam w stanie sobie porównać, jaki był poziom u mnie w poprzedniej szkole, jaki był w Mentisie i uważam, że to naprawdę dało mi sporo. Uważam, że też dużym plusem było to, że na języku angielskim poruszaliśmy nie tylko taki typowy, na przykład jak ja mam osobiście teraz, jako że mamy chociażby przygotowanie do testów advanced, czyli mamy głównie na przykład gramatykę, czytanie ze zrozumieniem, to jeszcze oprócz tego mieliśmy bardzo często poruszaną na przykład, z tego co pamiętam, chyba na przykład były niektóre artykuły fizyki, były niektóre chyba artykuły o psychologii, bo to było z tych książek, tych
kanadyjskiej wtedy, co używaliśmy z Nelsonów, to uważam, że to mi sporo dało, dlatego że jakby ja mam, jako że jestem w pre-IB, to mam na przykład rozszerzoną geografię po angielsku, to nie miałam na przykład jakby z tym problemu, mam też matematykę rozszerzoną po angielsku. Zdaje mi się, że to, że też jakby wcześniej byliśmy uczeni wielu typów angielskiego, nie jakby tylko tego z gramatyki, to zdaje mi się, że to mi dało dużo, ale też ogólnie zdaje mi się, że mam jednak język angielski na takim poziomie, że nie mam problemów z komunikacją też, jeżeli chodzi o jakby na przykład jakieś moje prywatne sprawy, czyli na przykład komunikację za granicą albo coś w tym stylu, więc uważam, że ogólnie to dość sporo mi to dało. Super. Jasne, wielkie dzięki Tosiu. Poproszę jeszcze o doświadczenia Magdy. Jak Magdo, u Ciebie obecnie wygląda edukacja w szkole średniej? Jakie masz doświadczenia z naszej szkoły? Ja jestem teraz w drugiej klasie liceum imienia Fredry. Już dziewczyny w sumie bardzo dużo powiedziały, ale według mnie ogólnie szkołę Mentis wybrałam bardzo spontanicznie, to była decyzja moich rodziców, jakby ja się nie mieszałam w to, ale jestem bardzo z tego zadowolona, że właśnie postanowiłam tam pójść i też z nauki języka angielskiego w tej szkole. Teraz chodzę na dodatkowe zajęcia z angielskiego, aby rozwijać dalej moje umiejętności, ponieważ lekcje angielskiego w liceum po prostu jakby nie dają mi aż tak dużo, jak dawały te lekcje w Mentisie. I można powiedzieć, że jestem jakby na wyższym poziomie niż moja klasa, bo to nie jest jakby rozszerzenie z angielskiego, bo jestem na biochemię. I też jestem po prostu bardzo zadowolona z tych lekcji. Na przykład bardzo podobały mi się projekty, robiliśmy bardzo dużo projektów na lekcjach języka angielskiego i na przykład robiliśmy różne przedstawienia. Czasami sami wymyśliliśmy w ogóle cały scenariusz i wszystko po prostu organizowaliśmy sami. I to też bardzo fajnie zawsze wychodziło i też mogliśmy się razem integrować i po prostu, no bardzo polecam tę szkołę. Wielkie dzięki Madziu, dziękuję serdecznie całej waszej trójce dziewczyny, bardzo miło was było zobaczyć. Muszę się z państwem podzielić pewną refleksją, ponieważ dziewczyny zgodziły się w zasadzie wystąpić w naszym webinarze w ostatniej chwili. Nie przygotowały się, w sensie nie miały poukładanego wszystkiego, całego swojego wystąpienia. To było obarczone pewnym ryzykiem i z naszej strony, ale od początku wiedzieliśmy, że świetnie sobie dziewczyny z tym poradzą. Bardzo miło było was zobaczyć, tak jak powiedziałem, świetnie reprezentowałyście szkołę będąc z nami i teraz to się tylko potwierdza. To jest sens tak naprawdę naszej pracy, wypuszczanie kolejnych roczników, absolwentów, z których jesteśmy dumni. To naprawdę daje nam ogromną radość, także dziękujemy dziewczyny za te wszystkie słowa. Przekażę podziękowania i też tutaj chciałem na wizji podziękować panu Michałowi, który był waszym wychowawcą i na którego apel też tak pozytywnie odpowiedziałyście, także tutaj pana Michała z tego miejsca możemy pozdrowić i mu podziękować i pogratulować takich wspaniałych wychowanków. Jeszcze raz wielkie, serdeczne słowa uznania i dziękuję za waszą obecność. Tak jak wcześniej zapowiedziałem, nasze spotkanie będzie składało się z dwóch części. Dziękujemy serdecznie naszym absolwentom, Magdzie, Tosi i Basi za udział i obecność w naszym dzisiejszym webinarze. Miło było znów was widzieć i cieszyć się waszymi dalszymi sukcesami. Pamiętajcie, że zawsze jesteście miło u nas widziani. Miejmy nadzieję do szybkiego zobaczenia w szkolnych murach po ustaniu trwającej pandemii. Serdecznie dziękuję dziewczyny. A my proszę państwa przechodzimy do... Dziękujemy, do widzenia. Dzięki. A my, drodzy państwo, przechodzimy do części drugiej. W części drugiej odpowiemy na nadesłane przez państwa pytanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za te pytania, które napływały drogą elektroniczną poprzez Facebooka, drogą mailową.
Mamy w sumie 6 pytań, na które odpowiemy dla Państwa. Pierwsze pytanie, jakie otrzymaliśmy, to pytanie dotyczące tego, jak pracujemy w klasach ze zróżnicowanym poziomem języka angielskiego. To ja tutaj się wypowiem. Wiecie Państwo, drodzy, zwykłam uczyć w szkole brytyjskiej, gdzie to różnicowanie poziomu jest naturalne. Zakłada się, że każde dziecko, które przychodzi do szkoły, przychodzi z czymś. I kwestia jest tego, że nie wszystkie dzieci mają osiągnąć to samo, tylko jest kwestia tego, żeby każde dziecko poszło do góry. W jaki sposób, tak? W taki sposób dla niego pod względem tempa odpowiedni, pod względem umiejętności. Czyli nie równamy, tylko z jakiegoś pułapu zaczynamy i idziemy do góry. I tak naprawdę to różnicowanie na szczęście widać coraz mniej się też, dlatego że po pierwsze, materiał jest na tyle zróżnicowany, że każde dziecko może znaleźć dla siebie tą część, w której może się lepiej poczuć, te umiejętności, które może lepiej pokazać. A po drugie, jesteśmy w stanie pomóc tym dzieciakom. Mamy dodatkowe zajęcia, mamy konsultacje, które tak naprawdę wspomagają dzieci, które są słabsze, wspomagają dzieci, które potrafią więcej. W czasie zajęć udaje nam się też na tyle zróżnicować, że te zadania, nad którymi dzieciaki pracują, że tak naprawdę dzieci pracują w swoim indywidualnym tempie i w miarę swoich umiejętności. A wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Ja mam jeszcze tak naprawdę jeszcze to, ten ich zróżnicowany poziom to jakby jest swoją drogą, a to, że są jakby cały czas poddane naszej imersji, czyli tego, że otoczone są językiem angielskim, że ich nauczyciel w klasie mówi do nich po angielsku i każdy anglista w szkole do nich się odezwie po angielsku i przy na przykład różnych wyjściach, wyjazdach, to czy dziecko sobie radzi na bardzo dobrym poziomie, czy jeszcze troszeczkę słabiej, to dalej jest cały czas otoczone tym angielskim i w związku z tym ten jego postęp może być lepszy, szybszy, bardziej widoczny, ponieważ no jakby to nie jest tak, że jakby, że mamy tylko na chwileczkę to dziecko, na przykład jedno uczymy na niższym poziomie, drugie na wyższym poziomie, tylko owszem, dostosowujemy wymagania w czasie lekcji dla tych uczniów, którzy idą trochę wolniejszym tempem, ale generalnie to dzieci są otoczone tym angielskim właściwie w każdym wymiarze, którym my, angliści, możemy im to zabezpieczyć. Dokładnie tak. Chcę dodać o tym holistycznym podejściu, tak, do nauki angielskiego u nas w szkole. I jeszcze troszeczkę odczarować to, tą samą definicję imersji, tak? Ponieważ ona wszędzie występuje. Gdzie byśmy się nie udali do szkoły dwujęzycznej, takiej jak nasza, to wszyscy się reklamują, że uczą imersją, tak? Tylko warto wrócić, myślę, do tych korzeni, czym ta imersja u nas w szkole jest, tak? To, co właśnie te dziewczyny powiedziałyście wcześniej, że jest to takie holistyczne podejście do języka, czyli dziecko, które trafia do nas w piątej, w szóstej, czasem w siódmej klasie, tak, czy w trzeciej, to nie ma tak naprawdę znaczenia tutaj dla nas. Oczywiście ma to znaczenie dla dziecka, takie emocjonalne, psychospołeczne, jak najbardziej, ale dla nas, jako nauczycieli angielskiego w tym systemie nie, ponieważ my go jakby wciągamy, tak? Wciągamy w tą naszą maszynę, tak to nazwijmy, i staramy się jak najbardziej odtworzyć te warunki, kiedy dziecko przebywałoby w kraju anglojęzycznym, tak? Czyli tak jakby przebywało tam, w kraju anglojęzycznym, my tu otaczamy go właśnie tym codziennym kontaktem z językiem, konsultacjami, jakby wszystko dzieje się w tym języku, tak? Czy to będzie angielski, czy jakikolwiek inny język, w naszym przypadku angielski. Dziecko nie ma momentu tego tłumaczenia na język polski, nie potrzebuje tego kompletnie, tak? Jest zupełnie na początku nieświadome tego, ale jakby z czasem przebywania w naszej placówce po prostu tego nie potrzebuje i to jest, myślę, bardzo istotne. Jak mówimy o imersji, to ja bym się jeszcze dołączyła, że przy okazji na przykład zielone szkoły, wszelakie wyjazdy nasze, zazwyczaj jedzie też nawet z młodszymi klasami, jedzie anglista i tam nasze starsze dzieciaki to już automatycznie, no do mnie dzieci zazwyczaj już nie mówią po polsku, a wręcz kiedy musimy czasami się przełączyć takim switchem, bo jest jakaś bardziej do rozwiązania sytuacja, kiedy no, wchodzą w grę emocje i dziecko nie może się tak naprawdę, nie może sobie poradzić po angielsku, no to jest to dziwne, jak anglista mówi do nich po polsku. Dziwnie nawet ponoć to brzmi w moich ustach, jak tak
tak musimy mówić po polsku w takiej sytuacji. Także czy to będą wyjścia takie, teraz nie wychodzimy, bo mamy taką sytuację, jaką mamy, ale czy były zielone szkoły, czy były wyjścia do muzeów, do teatrów i tak dalej, do różnych takich ciekawych miejsc, wycieczki nasze, to mówiliśmy i tak po angielsku i ja na przykład kiedyś z moją klasą było bardzo zabawnie, bo byliśmy na wystawie niewidzialnej, mówiliśmy po angielsku i przechodziła inna grupa i dzieciaki usłyszeli, jak oni szepczą, czy to jakaś z zagranicy grupa i postanowili naprawdę do końca już trzymać to, ani słowa po polsku nie powiedzieć, starać się, żebyśmy udawali zagraniczniaków. Także działa to naprawdę, już im dalej w las, tym, czyli im starsze dzieciaki, tym bardziej to działa, że naprawdę one też się bawią potem tym angielskim, używają go w każdych sytuacjach i jest to właśnie ta naturalna imersja. Dla nich to już tak jest, tak wygląda ich funkcjonowanie w języku angielskim. To nie książki, gramatyka i ćwiczenia, nie tylko. To jest takie codzienne, zwykłe życie szkolne. Ja dokładnie to potwierdzę jeszcze tak, jeżeli mogę chwilkę tutaj pociągnąć ten temat. Bo też funkcjonuje jako wychowawca, tak, nie tylko jako anglista. I rzeczywiście jest bardzo dziwne to przełączanie się na tej godzinie wychowawczej raz w tygodniu na polski, tak? I często jeszcze, teraz na online'ach też są śmieszne sytuacje, że pół godziny wychowawczej rozmawiam po angielsku, ale w końcu no dobra, przejdźmy na ten polski, tak? Ale jest to dla nas taka naturalna sprawa, że oni się aż dziwią, że no wiedzą, że mówię po polsku, ale no jest to dziwna sytuacja. I często, tak jak to Ania powiedziałaś, że w sytuacji, kiedy mamy wycieczki, kiedy przed COVID-em, tak, to bywało gdzieś tam w metrze, traktują nas jak grupę zagraniczną, tak? I jak wejdą w te role, a dzieciaki wchodzą w te role fantastycznie, no to jest naprawdę śmiesznie, tak? Ale no i naturalnie, więc to jakby o to chodzi. Ja jeszcze chciałabym sekundkę powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ funkcjonuję tutaj w takiej podwójnej roli naszej placówce, jako rodzic, tak? Dwójki dzieci, Juci i Basi. Moja starsza córka Julia jest obecnie w 7 klasie i mogę naprawdę powiedzieć, podpisać rękami, nogami pod tym, że ona tak naprawdę myśli po angielsku. I to dla mnie jako rodzica, jako już w ogóle anglisty, to jest fantastyczna rzecz. A szczególnie to widać w takich sytuacjach prywatnych, jej spotkań z rówieśnikami z innych szkół, z dziećmi, które nie są uczone tą metodą, tak? Które gdzieś tam oczywiście mają zagospodarowany angielski, chodzą do różnych szkół językowych, w różnym wymiarze godzinowym, ale nie jest to dla nich tak naturalny język, jak u nas w szkole, tak? I Jucia nieraz mówi, mama, ale ktoś potrzebuje jakiegoś tłumaczenia, tak? Ale mówi, ale po co? Ona na przykład rzuca 3 słowa po angielsku, kiedy dziecko, jej rówieśniczka potrzebuje czasu, żeby to słowo przetłumaczyć sobie na polski. A imersja właśnie działa bardzo naturalnie, bardzo bezpośrednio i tak naprawdę w zgodzie z rozwojem dziecka, a tak naprawdę imersja nie ma granic wiekowych, to jest już inna kwestia. Bardzo dziękuję dziewczyny przy okazji tego pytania. Odczarowałyście właśnie słowo imersja, co zapowiadałem we wstępniaku w zasadzie do dzisiejszego wystąpienia, bo rzeczywiście bardzo często padają pytania o to zróżnicowanie naszej szkoły. To nie jest tylko 10 godzin języka angielskiego zamiast 2 czy 3 na kolejnym etapie, ale rzeczywiście przede wszystkim imersja działa, widać ją w naszej szkole. Tęsknimy za nią też muszę powiedzieć, ponieważ dzisiaj nie mamy w szkolnych murach gwaru dzieci rozmawiających, między innymi właśnie z wami dziewczyny w języku angielskim, cieszących się, bawiących się tym językiem i dziękuję za te wszystkie historie, bo one są tego potwierdzeniem. Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego pytania, które do nas napłynęło. W drugim pytaniu chciałem Was dziewczyny zapytać, jak radzą sobie uczniowie dołączający do naszej szkoły w kolejnych etapach edukacyjnych? Czy w klasach 1, 3, 4, 8? To może na początek możemy powiedzieć o tym, że każde dziecko, które dochodzi do naszej szkoły w trakcie nauki, czyli do którejś z kolejnych klas, robimy taką diagnozę, o czym wspomnimy może później. Przygotowujemy też naszych uczniów do egzaminów Cambridge na każdym poziomie i to tymi egzaminami zazwyczaj sobie diagnozujemy takiego ucznia, który się do nas zgłasza i na bazie tej diagnozy
dajemy jakby informację zwrotną i dziecku, i rodzicowi, jak to widzimy, czy będzie trudno, czy będzie łatwiej, co trzeba zrobić, nad którymi obszarami popracować, jak widzimy szanse zintegrowania się i to zależnie od poziomu, bo im starsza klasa, tym wiadomo jest trudniej. Bardzo często zdarza się tak, że jest naprawdę dużo do nadrobienia i wtedy jest to decyzja i dziecka, i rodzica, czy podołają temu i czy się na to decydują. Jest to do zrobienia, ja bym powiedziała, że jest to do zrobienia, zależy od tego, jaka jest determinacja ucznia, jakie wsparcie dostanie w domu, ile czasu na to poświęci i czy widzi też swój cel, czy ma zgodę na początku na niedostawanie tak może dobrych ocen, jak by się spodziewał. Natomiast to procentuje. Naprawdę w moim doświadczeniu jest też to, że dochodziły dzieci do klas, które uczyłam. I najczęściej było tak, że naprawdę bardzo mocno zmotywowane osoby nadrabiały szybko materiał, przy naszym wsparciu i pomocy w zajęciach konsultacyjnych. Naprawdę zdarzało się tak, że osoby, które doszły w piątej, nawet czwartej, piątej klasie, potem były najlepsze w klasie, więc to jest naprawdę, to też ma moc, kiedy poczują, że mogą, że dają radę i są naprawdę zdolne do każdego celu, który sobie założą, to potem idzie jak burza. Poza tym często dzieci, które przychodzą do nas, widzą też to, co mogą zyskać, bo przychodzą z powiedzmy słabszą znajomością angielskiego, a widzą, że te dzieciaki rozmawiają. Na każdy temat, który się pojawi w Nelsonie, oni sobie po prostu rozmawiają, owszem, robią błędy, ale oni się komunikują po angielsku. Oni sobie mogą tym językiem już tak przerzucać, rozmawiać, poruszać przeróżne tematy. I bardzo często jest tak, że chcą dojść do takiego poziomu i sporo wkładają w to pracy. Natomiast właściwie wracając do pytania, jak sobie radzą? Różnie sobie radzą. Na pewno jest to zazwyczaj dużo pracy. Niemniej my naprawdę wspieramy każdego ucznia, zachęcamy, ja zawsze doradzam przełączenie wszystkiego, co się da na język angielski, oglądanie filmów tylko po angielsku, przełączenie komputera, telefonu, audiobooki, słuchanie, żeby ta imersja, którą myśmy dostarczyli w poprzednich latach, teraz była taka zintensyfikowana dla dziecka, które przychodzi i potrzebuje tego więcej, potrzebuje wychwytywać te dźwięki, zapamiętywać czasami słowa, których nawet nie zna, ale potem będzie wiedziało, co one oznaczają. Także przy naszym dużym wsparciu jest to możliwe, ale jest to sporo pracy. I im to jest starsza klasa, tym więcej jakby na początku trzeba tego wysiłku włożyć. Ale ja bym powiedziała, że warto. Dziękuję, Aniu. Czy ja może taka jedna rzecz mi przychodzi do głowy, która, tak? Przepraszam, ja bym tylko chciała powiedzieć, ale która mi przyszła, że czasami to może być dla rodziców frustrujące, prawda? Widzieć, że to dziecko nie do końca sobie radzi w tej sytuacji, tak jakbyśmy zakładali. I to jest też taki sprawdzian dla rodzica, czy rodzic jest w stanie przetrzymać ten okres i wspierać dziecko w tych właśnie dokonaniach. Bo to wsparcie w tym okresie będzie bardzo istotne. To nie tak, wsparcie, ale trzeba sobie powiedzieć, że tak, przepraszam, że imersja wymaga systematyczności, tak? Przynajmniej na początku, to wsparcie i ta systematyczność. No jest kluczem do tego sukcesu, bo jakby u nas w Mentisie nie ma momentu, że angielski jest dwa razy w tygodniu i ja sobie odpuszczę, tak? Okej, ja muszę tylko się na te dwa razy w tygodniu przygotowywać. Dziecko ma kontakt z nami codziennie, tak? Są też zajęcia na poziomie 4-8 z native speakerem, tak? Więc to też jest dodatkowe wsparcie. Też warto wspomnieć o tym, że czytamy w oryginale na poziomie 4-8 już lektury po angielsku, tak? Mamy 4 lektury w roku. I to, co właśnie żeście tutaj dziewczyny powiedziały wcześniej, że dzieci się same nakręcają, tak? Jak widzi taki piąto- czy szóstoklasista, że dzieci w klasie, większość rozmawia po angielsku, bo już na przerwach, polski nie jest im potrzebny, tak? Przynajmniej w większości, no ale już no, później ta piąta, szósta klasa naprawdę rozmawiają po angielsku. No to oni sami, no jest im po prostu tak po nastolatkowatemu, jak powiem, no po prostu dziwnie, głupio, żeby w to nie wejść, więc imersja ma tą wspaniałą cechę, że wciąga. Dziękuję Doroto, dziękuję dziewczyny. Ja tylko dla uzupełnienia dodam, że Tosia, która była w pierwszej części naszego spotkania jednym z mówców, jest przykładem ucznia, który dołączył do nas właśnie w trakcie swojej kariery w szkole podstawowej, dołączyła w piątej klasie i rzeczywiście świetnie sobie poradziła z materiałem, z programem.
nie mając żadnych problemów już jako absolwent w klasie ósmej, świetnie zdając egzaminy ósmoklasisty i tak jak mogliście Państwo zobaczyć, naprawdę godnie i świetnie nas reprezentując, czego no nie ukrywamy dumy. Przechodzimy do... Ja jeszcze dodam jeszcze o jednym przykładzie w takim razie, czy nawet kilku lat z mojej klasy, kiedy byłam wychowawczynią, że dziewczynka, która doszła do nas bodajże w piątej klasie, naprawdę włożyła w to, na początku było jej ciężko pierwsze kilka, potem dorównała do klasy, a potem w siódmej klasie zdała firsta na A. Naprawdę chylę czoła, bo to było piękne. Naprawdę poszła jak burza i no, pokochała w ogóle ten angielski, uczenie się i tak dalej. I tak jej zostało, także jest to do zrobienia. To prawda, no takie sukcesy zdecydowanie nas napędzają w naszej codziennej pracy. Trzecie pytanie, z jakim chciałbym, żebyście się zmierzyły, dotyczy z kolei tego, jaki pomysł mają angliści w naszej szkole na uczniów z rodzin dwujęzycznych, uczniów powracających lub przyjeżdżających bezpośrednio z zagranicy. Czyli krótko mówiąc, w skrócie uczniów, dla których język angielski jest albo podstawowym, albo no, biegłym już językiem. Dziecka, które przyjeżdża z zagranicy, no to też jest nauka, bo też się okazuje, że są słowa, których nie zna. I to jest cudowne. No też właśnie, no, powinna być w sumie była uczona. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, bo mamy to, bo na przykład przychodzimy z różnych, nasz Nelson, czyli ta podstawa, w której funkcjonujemy, ucząc właśnie science, czyli nauk przyrodniczych, geografii, geografii i tak dalej, to są takie rzeczy nowe dla dziecka, przeważnie nowe. I to słownictwo, nawet dla dziecka, które przyjeżdża z zagranicy, nawet dla dziecka anglojęzycznego, to już słownictwo jest takie, które będzie wymagało pewnego zrozumienia. Oczywiście native speaker to słownictwo szybciej opanuje, no bo gdzieś tam się osłuchał, może gdzieś wiedział, tak? Nasze dzieci z pewnym opóźnieniem może to załapią, ale w dalszym ciągu to jest nowa rzecz, coś nowego, coś się dzieje, te projekty, pracujemy i tak dalej, więc to wszystko jest tak jakby i dla tego dziecka nowe, bo ja nawet jak pamiętam, w klasie pierwszej mieliśmy chłopca, który przyjechał ze Stanów, tak? Pięknie, no pięknie mówił potem w języku angielskim, ale no były rzeczy, których nie rozumiał. I wtedy to było też fajne, bo przychodził z łamanym tym angielski plus czasami polski, bo nie wszystkie wyrazy mu się tak dobrze układały, pytać się o coś, tak? Więc to też pokazuje, że dla takich dzieci też ta szkoła jest rozwiązaniem, tak? Bo pomaga. Nie wiem, jak w typowo polskiej szkole byłby w stanie wybrnąć w tej sytuacji, prawda? Nie mając tego wsparcia takiego anglojęzycznego. Więc to działa też dla nas dobrze, dla dziecka dobrze. No i oczywiście to wsparcie, o którym mówiłaś. Tak, to nie jest tak, że oczywiście on się, przepraszam, tylko tutaj dopuszczamy ten wątek, tak, jest ten, to nie jest tak, że dzieci anglojęzyczne, bo niektórzy rodzice tak myślą, że nagle trzecioklasista zda, powiedzmy, certyfikat Cambridge dwa poziomy wyżej, bo to nie o to chodzi, tak, bo on ma się czego uczyć u nas, tak, ma się, tak mówiąc kolokwialnie, ma się czego uczyć i wielu rzeczy oczywiście nie wie, natomiast jakby dla mnie niesamowitą dźwignią jest to dla klasy, że czerpiemy, możemy trochę, znaczy trochę, bardzo ćwiczyć na nim, czy fonetykę, czy no po prostu słówka przeróżne, tak, które on zna rzeczywiście z takiego życia codziennego tam, więc kulturowe sprawy, więc to jest tak jakby, dla mnie to jest niesamowita taka bańka, taka, w której dzieci się przefantastycznie mogą no, wykąpać w tym angielskim. Dobrze, ja już... Ja chciałam dodać jeszcze to, że pomijając tematy z Nelsona, wszystkie te związane z, czy to science, health, czy cokolwiek, bo tam jest ich naprawdę dużo, to dzieci, które przyjeżdżają też z zagranicy, mogą też zaczerpnąć dużo z naszego drugiego nurtu, czyli tego zwykłego ESL-a, w którym przygotowujemy do egzaminów, bo jednak ustrukturyzowanie tej wiedzy, ja nie mówię, żeby nazywać czasy po imieniu, dopiero ich używać, bo oni to potrafią w praktyce, natomiast rzeczywiście nieraz wygląda na to, że trzeba też jeszcze przygotować się do tego, żeby na przykład egzaminy cambridge'owskie zdać na naprawdę dobrym poziomie, bo te dzieciaki często są komunikacyjnie dobre, ale tak tą gramatykę, poprawność czasami tych gramatycznych form trzeba jeszcze dopracować. To, co chciałam jeszcze dodać, to tak jak mamy konsultacje dla tych dzieci, które potrzebują trochę więcej wsparcia i czasu, czyli konsultacje, tak mamy też zajęcia dla dzieci, które są poziomem troszkę wyżej niż klasa. I na przykład o ile na poziomie szóstej klasy przygotowujemy do egzaminu cambridge'owskiego preliminary, to są dzieci, które już nam w szóstej klasie potrafią na początku szóstej klasy zdać preliminary, czyli one potem chodzą na zajęcia dodatkowe, które już w szóstej klasie na przykład przygotowują ich do firsta. I potem przez szóstą, siódmą się przygotują do firsta i w ten sposób w siódmej
kończą klasę siódmą już z ferstem w kieszeni, że tak powiem. Także tutaj staram się też zaopiekować tymi uczniami, którzy już przychodzą z takim fajnym bagażem języka angielskiego, tym pozytywnym bagażem, który mogą wykorzystać i dalej to rozwijać. I co ciekawe, nasza szkoła też, znowu wykorzystuję słowo imersja, ale też nie pozbawia ich tego codziennego kontaktu z językiem. Bo potem jak byli w innym kraju, kiedy przychodzą do szkoły, gdzie mają raz, dwa razy w tygodniu angielski, to jest za mało. Natomiast to, czego my od nich oczekujemy, to nie dość, że mamy angielski codziennie, zazwyczaj po 2 godziny lub przynajmniej godzinę, to jeszcze oni mają i te lektury po angielsku, i przeróżne projekty, kiedy robią projekty, muszą poglądać i wideo po angielsku, i przeczytać jeszcze jeden więcej artykuł i tak dalej. Ciągle mają kontakt z tym językiem, żeby to też nie zaniknęło, bo to często jest obawa rodziców, którzy wracają, żeby dziecko nie straciło tych umiejętności, które tak wspaniale gdzieś za granicą zdobyło. Więc jakby staramy się dopielęgnować na różne sposoby i myślę, że skutecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję dziewczyny za wasze przykłady, doświadczenia. Też chciałem uzupełnić, że często trudności są z kolei w nauczaniu języka polskiego dla dzieci, które świetnie znają rzeczywiście język obcy. Tutaj jako szkoła wychodzimy naprzeciw tym trudnościom i zawsze proponujemy osobom, które bezpośrednio mają trudności w nauczaniu języka polskiego albo też trudności w innych przedmiotach, bo mogą to być takie przedmioty w starszych klasach jak fizyka, chemia czy biologia, to zawsze do 5 godzin indywidualnych zajęć proponujemy bezpłatnie w ramach czesnego szkolnego takich zajęć indywidualnych, uzupełniających, uporządkowujących tą wiedzę. Najczęściej to są zajęcia właśnie z języka polskiego. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi na to pytanie. Przejdźmy dalej do czwartego pytania. Kolejne pytanie z kolei dotyczy tego, czym różni się edukacja w polsko-angielskiej szkole podstawowej Mentis w zakresie języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych. I mam tutaj na myśli przedszkole i kolejne 2 etapy edukacyjne, czyli klasy 1, 3 i 4, 8. Może zacznijmy od przedszkola, czyli zeróweczki w naszym wydaniu. Pola, czyli zeróweczki, tak. Czym się nasza zerówka różni od innych zerówek, których jest pełno w szkołach, tak? Również no, dwujęzycznych. Przede wszystkim mamy autorski program, tak? Czyli u nas mamy 2 wychowawców anglojęzycznych, przepraszam, 2 wychowawców, jednego anglojęzycznego, drugiego polskojęzycznego. Po tym, jak dzieci do nas przychodzą, wiadomo, że przychodzą po różnych przedszkolach, tak? Gdzie w jednym przedszkolu było więcej angielskiego, w drugim mniej. I te pierwsze, powiedzmy, 2 miesiące, to jest tak naprawdę nawet pół roku wyrównywanie tego poziomu, prawda? Natomiast dzieje się to w bardzo naturalny sposób, tak? Codzienne przebywanie z nauczycielem anglistą, który jest, jakby ma duże doświadczenie, jest przeszkolony do pracy z takimi dziećmi, przez to, że właśnie używał tej imersji, przez pracę w ogóle w Mentisie w takich poziomach, powoduje to, że dzieci bardzo naturalnie ten angielski przyswajają, tak? Rodzice nie mają takiego, dzieci przede wszystkim, ale rodzice nie mają takiego wrażenia, że dziecko przyszło do szkoły, tak? Że nie skończył się ten etap magicznego dywanu z przedszkola, tylko ten dywan cały czas jest. Ja sądzę, że u nas ten dywan jest jeszcze jakby przez cały Mentis, tylko inaczej nazwany, inaczej tam... Proporcja. Tak, dokładnie. Natomiast tak, czyli pierwsza różnica jest taka, że jest dużo angielskiego, po prostu jest dużo angielskiego. Pół dnia tak naprawdę dziecko ma kontakt z nauczycielem anglistą. To samo, co jest na starszych poziomach, na przerwie, czy we wszelkich wyjściach na dwór, wycieczkach, nauczyciel anglista komunikuje się z dziećmi tylko w języku angielskim, tak? Odbywa się to naturalnie. Anglista angażuje wszystkie zmysły dzieci, tak? Co chcemy wprowadzić, już wprowadzamy, ale szczególnie od przyszłego roku w zerówce, to też elementy takich zajęć mindfulness, tak? Czyli taki moment, kiedy dzieci
będą miały jakby czas na to, że usiądą z nauczycielem anglistą czy nauczycielem polskojęzycznym i będziemy im przekazywać różne techniki relaksacji. Będziemy troszeczkę odpoczywać od tego zgiełku dnia, czy jakby planu dnia codziennego, również w języku angielskim, więc to też nas, myślę, na pewno dość odróżnia od innych placówek, które tak naprawdę, co wynika z mojego doświadczenia, niektóre placówki, nie uprawiając tu czarnego PR-u oczywiście, ale znam go placówek, które się reklamują jako te, które uczą w zerówkach metodą immersji, a tak naprawdę są to albo jakieś elementy immersji, albo to jest to jakiś czubek góry lodowej, jeśli chodzi o immersję. Ponieważ gdzieś tam angielski się pojawia, nie wiem, 3-4 razy, 3-4 godziny w tygodniu i to też tłumaczony, czy jakby występujący na przemian z językiem polskim, a o to w immersji nam nie chodzi. Kolejna różnica jest taka, że staramy się jak najwięcej przekazujemy dzieciakom literatury obcojęzycznej, tak? Czyli staramy się im czytać po angielsku. No i znowu, są projekty wokół tego. Dzieciaki się, myślę, fantastycznie tym bawią. Ja myślę, że my mamy takich nauczycieli, że którzy też się bawią tym angielskim, tak? My sami, jeżeli czujemy to, że jest fajny temat, fajna lektura, fajne opowiadanie, no to sami chcemy to dzieciom jakby w ciekawy sposób przekazać i się w to włączyć i właśnie zaangażować wszystkie zmysły, dużo zabaw ruchowych stworzyć, dużo zajęć właśnie przyplatać, to zajęcia mindfulness. Jakby nie jest to tak u nas w zerówce, że anglista wchodzi na pół godziny czy na 40 minut, robi zajęcia, dziękuję, do widzenia, wychodzi, tylko jest z nimi jakby połowę dnia nauczyciel anglista, połowę dnia nauczyciel polskojęzyczny. I dzięki temu dzieci u nas bardzo płynnie przechodzą później do klasy pierwszej, tak, kolejnych poziomów, ponieważ nie mają tego nazwanego, że to jest język angielski, a teraz przyjdzie pani Kasia od angielskiego, czy pani Dorota, czy pani Ania, czy pani Justyna, tak, i będzie angielski, tylko po prostu wchodzi nauczyciel i komunikuje się z nimi od rana już po angielsku. Często jest śmiesznie tak, że szczególnie na tych początkowych poziomach, że w komunikacji z rodzicami my angliści jest nam przez chwilę ciężko przejść na polski, ponieważ już jesteśmy tyle godzin w tym języku, jakby tyle godzin się komunikujemy z dziećmi po angielsku, że nam jest dziwnie przejść na język polski, jest dużo śmiesznych takich sytuacji, ale to myślę, że tylko świadczy im plus właśnie dla nas, że ten angielski jest taki naturalny i to jest taki grunt, na którym budujemy kolejne poziomy. Także u nas jest to rzeczywiście, mówię, podpisuję się pod tym jako nauczyciel, jako rodzic, że jest to immersja w takiej żywej formie, nie jest to immersja udawana, nie jest to immersja na siłę, nie jest to immersja pod potrzeby jednego webinaru czy jakiegoś spotkania, tylko naprawdę tak się dzieje, co myślę świadczą o tym i uśmiechnięte buzie dzieciaków i ich rodziców, więc to jest dla nas najważniejsze, żeby też się dobrze przy tym bawić, tak. Prawda. Może ja przejdę do klasy 1-3. Bardzo proszę. Tak naprawdę różnice będą po części właśnie to, co ty powiedziałaś, Dorotka, tak? Czyli dużo rzeczy nam się zgadza. Ja bym dodała jeszcze parę takich rzeczy, które pewnie i ty też masz, na zasadzie, że my jak uczymy się w języku angielskim, to uczymy się tych naturalnych rzeczy. Typu właśnie jak mamy lektury, tak jak mówiłaś, mamy lektury w języku angielskim, jak mamy wiersze, jak mamy nursery rhyme, czy idziemy z takimi rzeczami, piosenki, bo to śpiewamy w języku angielskim, tak? I to wchodzi naturalnie, dochodzi nawet do takiej sytuacji, że jak na przykład robimy lektury, to nasze dzieciaki są w stanie później całą lekturę przeczytać, w sensie z pamięci powiedzieć, tak? Bo tak weszło, tak ten rytm, czy pewna rzecz wchodzi, że dzieciaki z chęcią to powtarzają, później z chęcią przenoszą to na inne zabawy i to jest cudowne, tak? Bo to właśnie pokazuje, jak to wszystko się rodzi. Druga rzecz mi się wydaje, poza tym angielskim wszechobecnym już, który nie będę tak dużo go dała, to jest jeszcze jedna rzecz, że tak naprawdę liczą się dla nas też inne kompetencje. Wydaje mi się, że w niewielu szkołach bierze się pod uwagę to, że dzieci powinny pracować właśnie razem w grupie, że kiedyś w przyszłości trafią do różnych miejsc pracy, gdzie będą musiały akceptować wszystkich ludzi, tak? Nie tylko wybranych, ale wszystkich. I w tym momencie my z naszą szkołą wchodzimy w te rzeczy, tak? Bo mamy projekty, w których dzieciaki naprawdę uczą się, jak współpracować. I naprawdę wydaje mi się, że to jest
taka korzyść, której no, tak naprawdę nie wyniesie się z, normalnie z typowej szkoły, gdzie często i czasu nie ma i liczba uczniów nie pozwala na to, żeby realizować tego typu rzeczy, a u nas no, no daje się, tak? Mamy siłę, mamy ochotę, dzieciaki chcą, pytają się nawet na zdalnych. Proszę Panie, kiedy będziemy mieli znowu pokoje? A kiedy w tych pokojach będziemy mogli pracować w grupach? Więc to pokazuje, że im to odpowiada, tak? Ten typ pracy jest dla nich, tak? I to pokazuje, jak bardzo rozwijają się, jak chcą wchodzić, jak chcą poszerzać wiedzę, jak szukają filmików, jak w języku angielskim, tak? Jak szukają piosenek, jak robią projekty, mają prezentować jako grupa. Proszę Pani, bo my znaliśmy film i wchodzimy z filmem, tak? A my mamy zdjęcie, a my mamy kawałek czegoś i tak dalej. Więc to wszystko pokazuje, jak inne rzeczy wchodzą mi łatwiej. Jak uczą się sami robienia prezentacji, gdzie tak naprawdę ja nie miałabym ani czasu, ani siły, a oni gdzieś tam odnaleźli, bo starsza siostra, starszy brat gdzieś tam miał i to w tym momencie wchodzi nam. Więc mi się wydaje, że to są takie wartości, których tak naprawdę nie zawsze udaje się wziąć. No, to ten angielski przede wszystkim, tak, ale te wszystkie kompetencje inne, no też są ważne, tak, więc chyba też warto tutaj poruszyć to. I już nic nie mówię. Do tego powiem, zanim oddam głos Ani, pewnie tak, że, bo sobie nie mogę sobie tego oszczędzić, że na przykład teraz mamy Book Week, tak, jest ten KICO i u mnie na przykład jest tak, że dzieci, no ale jaka to jest różnica, jak my tak czytam po angielsku, tak, bardzo często, więc dla nich nie ma jakby to, że to się nazywa Book Week, okej, fajnie, też świętujemy, są przeróżne dodatkowe aktywności, ale dlatego, że robimy tak przeróżne rzeczy, Oni nie widzą aż takiej różnicy, tak? I to jest właśnie fantastyczne. I myślę jeszcze tylko już naprawdę kończąc tą moją wypowiedź, że o czym zapomniałam wcześniej, że tak jak nauczyciel polskojęzyczny, no nadchodzi jesień, robimy projekty wokół jesieni, tak? Różne językowe, kalambury, przeróżne rzeczy. To samo się dzieje na angielskim. Oni jakby nie mają tego podziału. Często rodzice bardzo się boją na tych poziomach, że jak to będzie, jak mój Jasio czy moja Amelka jeszcze nie do końca dobrze pisze, a tutaj nagle jakaś lektura, oczywiście na ich poziomie lektura, tak? No jak to będzie, jak ona sobie poradzi, no a dzieci sobie doskonale radzą, oczywiście różnie, w różnym tempie, ale doskonale, ponieważ jest to tak naturalne, że czasami nawet nauczyciele polskojęzyczni, zauważcie, dziewczyny mają niejako oczywiście pretensje takie w cudzysłowie do nas, że jest tyle tego angielskiego, że dzieciaki mnożą po angielsku, dodają po angielsku, tak. No ja na przykład tak miałam, że z nauczycielami polskojęzycznymi, z którymi pracowałam, no często mówi, dobra Dorota, już przestań, bo oni już po angielsku im łatwiej raz powiedzieć niż po polsku. I to jest myślę to, o co nam chodzi. Ta kolejna właśnie, ta różnica, która nas myślę tutaj no, odróżnia bardzo od innych. Tak. Ja spróbuję podsumować. Tak, pytanie też było, czym się różni angielski na poziomie przedszkola, potem wczesnoszkolne i starszych. Ja spróbuję jakby to odwołać od naszego programu też jeszcze i no na pewno się różni, na pewno poziomem, natomiast też podejściem, bo o ile w tych pierwszych latach jest to głównie stawiamy na zabawę, żeby też dziecko zaznajomiło się z tym językiem angielskim, zobaczyło, że jak to ja mówię zawsze, tym pierwszym etapem to jest, żeby dziecko zobaczyło, że angielski jest łatwy, miły i przyjemny. To jest fajna zabawa. Jest fajne. To jest główny cel. Lecimy, co się tylko da, czyli dużo słówek, potem coraz więcej tych nawet gramatycznych treści i tak dalej. Lektury, które są przez cały proces nauczania w naszej szkole, są dostosowane do poziomu dzieci, więc na początku to są naprawdę bardzo, bardzo łatwe lektury, łącznie z tym, że na poziomie powiedzmy 8 klasy jest to pamiętnik Anne Frank w języku angielskim, co jest lekturą trudną, no to też jeszcze dosyć grubą, tak? Ale na pewno bardzo, bardzo wartościową. Także to się zmienia przez cały ten proces nauczania i wszystkie klasy. Różnice są na przykład co do ilości godzin. W klasach 1-3 dzieci mają 10 godzin angielskiego z jednym nauczycielem. Jest to podzielone na, zawsze jest to podzielone na dwa nurty głównie, czyli ESL, czyli ta gramatyka, taki zwykły angielski, nazwijmy go tak, oraz Nelson. Czyli te nasze podręczniki, na których bazujemy, rozwijając też takie te dodatkowe kompetencje naszych uczniów, czy to będą te kompetencje, bo tam jest dużo projektów, ale też dyskusyjne różne tematy na starszym poziomie. O Nelsonie może powiem za chwilę. Przejdę znowu do tego, jak jest program ułożony. Od klasy 4 do klasy 8 wchodzi nam native speaker z dodatkową jedną godziną tygodniowo.
w klasie 4, 5, 6 dzieci mają dalej 10 godzin języka angielskiego, czyli 9 ze swoim nauczycielem, 1 godzinę z native speakerem. I dalej mamy te dwa nurty ESL i Nelson. W klasie 7 i 8 schodzimy do 7 godzin języka angielskiego plus godzina z native speakerem, ponieważ rzeczywiście dzieciaki mają już bardzo dużo godzin w związku z tym, że dochodzą inne przedmioty typu chemia, fizyka, no i nie chcemy ich aż tak bardzo przeciążać, bo i tak mają dosyć mocno zapakowany cały tydzień lekcjami w szkole. To tak to mniej więcej wygląda, tym się różni, czyli różni się generalnie doborem lektur, doborem materiału. Od klasy drugiej przygotowujemy uczniów do egzaminów cambridge'owskich, czyli na poziomie klasy drugiej jest to starters, klasy trzeciej movers, potem flyers, klasa piąta key, klasa szósta preliminary i przez dwie ostatnie klasy, siódma, ósma, przygotowujemy do egzaminu first. Natomiast oczywiście są czasami takie wypadki, kiedy dziecko albo zdaje egzamin wyżej, bo idzie szybciej w tym programie, albo egzamin niżej, kiedy potrzebuje w swoim tempie się uczyć, a też może podejść do egzaminu z klasy niżej, żeby też mieć swój certyfikat, swój sukces i zobaczyć to potwierdzenie, na jakim poziomie zna język angielski. Mam nadzieję, że o to chodziło też w tym pytaniu, żeby to porównać. Tak, zdecydowanie tutaj dziękuję dziewczyny wam wszystkim. Tobie, Aniu, również za przedstawienie programu. To pytanie miało paść w dalszej części, ale myślę, że w tej sytuacji to nie będzie już takiej potrzeby, także mamy dwa w jednym. Ja tylko chciałem jeszcze uzupełnić o takich wątkach, które poruszyły się tutaj. Między innymi właśnie padła kwestia o tym, jak to nauczyciele mają pretensje, to ty, Dorota, chyba mówiłaś o tym. Potwierdzam, ja jestem nauczycielem historii i mam przypadki, gdzie czasami uczeń drapie się po głowie, mówi, kurczę, no wiem po angielsku, ale nie wiem po polsku. Naprawdę, proszę Państwa, zdarzają się takie przypadki, czyli ta imersja działa. Ja nie mam absolutnie jako nauczyciel z tym problemu i pretensji, to też muszę wziąć w obronę kolegów i koleżanki. Dorota też to wzięła w cudzysłów, rzeczywiście. Tak, to jest fantastyczny dowód na to, że ta imersja działa, że dzieciaki się rzeczywiście przełączają, myślą w języku angielskim i czują ten język, tak? To ewidentnie i to jest zdecydowanie fantastyczna sprawa. Druga kwestia, praca w grupach i projekty, to jest zdecydowanie też zgodne z filozofią szkoły i potwierdza się to również w badaniach nad edukacją, ponieważ kolejne badania nad edukacją dowodzą, że tak naprawdę praca w grupach i właśnie praca projektowa przynosi najlepsze efekty. Nie wykład, nie stare, tradycyjne metody, już nie mówiąc o szkole Prus, ale właśnie metoda pracy w grupach, uczenie się od siebie, to są te metody, które rozwijamy, o których mówiłyście. Także tyle tytułem uzupełnienia, bo i tak umawialiśmy się na dużo krótsze formy wypowiedzi, ale jak widać mamy... Jeszcze muszę sobie, Damian, przepraszam, pozwolić na, jeżeli można, na minutę dosłownie jeszcze różnicę. To, co tutaj dziewczyny żeście powiedziała, żeby tak jeszcze to wybrzmiało, że na poziomach 4-8, jak najbardziej to widać, że nie mamy tych, że jeżeli mówimy o gramatyce, która też się pojawia oczywiście i przygotowujemy dzieciaki do certyfikatów jak najbardziej, ale uczymy tej gramatyki nie w sposób taki szkolny, nie po szkolnemu, tak? Jesteśmy szkołą jak najbardziej dwujęzyczną, ale nie uczymy tego na zasadzie, że dzieci ucząc na przykład o passive voice, o stronie biernej, czy o jakimkolwiek czasie, dzieciaki mają to, często nasze kanadyjskie podręczniki wyprzedzają te struktury wcześniej, o czym dzieciaki nie wiedzą i w to wchodzą naturalnie, nawet nie pytają, co to jest, po prostu zaczynają tym operować, poznając zasady naturalnie na poziomie całych struktur, kontekstowo, a dopiero za jakiś czas to nazywamy. Więc to jest takie też, myślę, kolejna różnica, o której warto wspomnieć i tyle. Tak, jesteśmy przy tym, to ja powiem o Nelsonach. Bardzo proszę, Aniu. Zmieniamy trochę konwencję spotkania, ale no ja myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, tak? Chcemy tutaj, żeby to nie było w żaden sposób przygotowane, wyreżyserowane, tylko autentycznie podzielić się tutaj z Państwem naszymi refleksjami nad edukacją w naszej szkole, nad skutecznością tych metod. Także bardzo proszę. Tak,
W bardzo dużym skrócie, bo dla osób, które nie mają swoich dzieci jeszcze w szkole Mentis, to słowo Nelson może być zupełnie tajemnicze. To są podręczniki, które są podręcznikami oryginalnie kanadyjskimi. I są to podręczniki, które my wykorzystujemy do takiego uczenia, jakby najbardziej zbliżone jest to, rzekłabym, do metody CLEAL. Czyli to jest taka metoda, która opiera się na tym, na takim zintegrowanym kształceniu i przedmiotowym, i językowym. Czyli właściwie to my omawiamy pewne tematy, nie ucząc angielskiego jako taki, jako języka, tylko wykorzystując go do rozmawiania o tym temacie. I o ile w klasach od klas młodszych do szóstej włącznie w Nelsonach jest to podzielone na przykład na science, social studies, health, czy też mamy jeszcze literature, cztery działy, to na przykład w siódmej, ósmej to jest bardziej już takie oparte, to są właściwie tematy do dyskusji. To są takie social studies, czy to będzie o technologii, czy o ekologii, czy jakimkolwiek innym takim temacie, o którym, o własnej tożsamości, o umiejętności bronienia swoich poglądów i tak dalej. Naprawdę świetny materiał do dyskusji potem w klasie. One nam dają taki zastrzyk słownictwa dla dziecka. To słownictwo my dzieciom przedstawiamy, potem go staramy się używać jak najwięcej podczas tych lekcji, dzieciaki też. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I na bazie tego słownictwa tak naprawdę oni dostają narzędzia do porozumiewania się między sobą na przeróżne tematy. Wykorzystujemy Nelsony bardzo do pracy też projektowej, kiedy też w ogóle praca w projektach daje nam możliwość do kształtowania tych umiejętności miękkich, tak, żeby to jednak było to, co nam wszyscy wokół mówią, jest przyszłością, że to nie ma być ta już dawna pruska szkoła, tylko trzeba kształcić te umiejętności miękkie, a teraz po online'ach to w ogóle trzeba bardzo, myślę, nad nimi pochylić, uczyć współpracy, żeby to była i kreatywność, i współpraca, i to wszystko, co możemy w szkole też uczniowi poza wiedzą, stricte wiedzą zapewnić. Więc ja osobiście bardzo lubię Nelson, jest to naprawdę fajny grunt i czasami, mimo że tematy się wydają niezupdate'owane do obecnej sytuacji, to jest to też bardzo dobre, bo dzieciaki bardzo sprytnie i fajnie wyszukują w internecie, dodają to do swoich projektów. No i jest to taki bardzo, bardzo sympatyczny sposób zdobywania i słownictwa, i też wyrażania siebie, swoich poglądów na naszych lekcjach. Nie są to lekcje takie czysto z książki gramatyczne. A nie, taka baza, prawda? Taka baza, jakbym powiedziała, ten nasz Nelson. Taka baza, z której możemy odbić się i pójść w kierunkach, które nam po prostu, które nas interesują, albo dzieci interesują, bo często tak, zdarza, że dzieci tak Dokładnie tak, nieraz się zdarza, że my, często się zdarza, że my, angliści, szykujemy sobie, jakiś tam mamy zamysł, że okej, na ten temat może porozmawiamy z dziećmi przez 2-3 godziny, okazuje się, że jest to cały tydzień nieraz, tak? I warto też pójść w tym kierunku. Jak ja miałam na przykład ostatnio temat o tym, co to w ogóle znaczy być asertywnym, tak? I to i tak pochłonęło, piątą klasę moją, że naprawdę no przefantastyczne rzeczy wyszły, tak? I to jest taka niesamowita trampolina do poszerzania słownictwa, do takiego nabywania kompetencji społecznych, myślę, takich umiejętności naprawdę no XXI wieku i nie tylko, tak? Także nasze dzieci bardzo dużo tworzą takich krótkich speech'y, czy w ogóle prezentacji, no co chwilę, tak? To nie jest tylko hasło właśnie Book Week, czy jakiś inny projekt, których mamy bardzo dużo w ciągu roku szkolnego, tylko naprawdę nieraz jest tak, że sami się na przykład, oczywiście nie wszyscy, ale są tacy, którzy się pytają, a kiedy będziemy robić coś znowu tego typu, tak? Więc no właśnie, to tylko tyle, jeśli chodzi o Nelsony. Wielkie dzięki, Doroto. Czy jest zielone światło, dziewczyny, żeby przejść do kolejnego pytania, bo aż szkoda wam przerywać czasami, stąd też przyjąłem postawę trochę wyczekującą, bo też, tak jak powiedziałem, sporo konwenansów złamaliśmy, ale myślę, że to wszystko z dużą korzyścią dla naszej dyskusji, dla naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami kolejne pytanie, w takim razie pytanie dotyczące tego, czy, no właśnie, a propos czasu i konwencji, czy nasi uczniowie nie są zmęczeni ramowym programem nauczania, ilością zajęć? To jest kolejne pytanie, które padło od naszych rodziców zainteresowanych dzisiejszym spotkaniem. Bardzo proszę. Nie, ja może, jeżeli mogę zacząć, bo jako rodzic, tak, bym chciała powiedzieć, myślę, tutaj będzie to bliska moja perspektywa.
wszystkim rodzicom, którzy o to pytali. Rzeczywiście zapisując Julcię do szkoły Mentis, czy no przechodząc rekrutację całą, tak, na początku, te 7 lat temu, już prawie 8, znaczy też mieliśmy jako rodzice różne wątpliwości, tak? Patrząc na grafik, rzeczywiście ilość godzin była no, imponująca, tak? I po przedszkolu, w którym miała Julcia powiedzmy kilka godzin języka angielskiego plus moje wsparcie, bo też staram się w takim duchu dwujęzycznym wychowywać od początku, no biorąc pod uwagę ilość godzin wszystkich, nie tylko angielskiego, rzeczywiście było to dla nas pewnego rodzaju wyzwanie. Ale kiedy zobaczyłam, bo to jakby moim zdaniem trzeba sobie postawić takie pytanie w głowie, na co stawiamy jak rodzice, tak? Czy jeżeli chcemy dziecko wychowywać dwujęzycznie, jeżeli mu chcemy dać te wszystkie kompetencje, o których mówiliśmy, no to musimy się liczyć z tym, że dajemy go do takiej szkoły, a nie innej, gdzie trzeba się spotkać z wychowawcą, trzeba się spotkać z nauczycielami, z dyrekcją i sobie to jakby jasno powiedzieć, że jest to projekt Mentis. Na zasadzie, że dajemy dziecko w ręce specjalistów, że mamy w jednej placówce tak naprawdę, no ja mogę powiedzieć z perspektywy mamy wszystko, ponieważ dla mnie no, priorytetem był język, natomiast tak naprawdę też nie można zapominać o innych przedmiotach, które są też na wysokim poziomie u nas i w jednej placówce mam tak naprawdę, oddając dziecko na cały tydzień tutaj pod opiekę, jakby mówiąc tak brzydko i kolokwialnie, miałam z głowy dowożenie na inne dodatkowe zajęcia, tak, miałam z głowy myślenie, a co ja zrobię, jak na przykład chcę się uczyć drugiego języka, bo może damy też o tym, myślę, warto wspomnieć, że mamy też drugi język, to może za chwilkę w kolekcji naszej. I jakby, jak sobie na to pytanie odpowiemy twierdząco, bo myślę, trzeba jako rodzice usiąść i sobie o tym porozmawiać, to wtedy tak, wchodzimy w to, bo oczywiście są rodzice, którzy bardzo są na tak, jeśli chodzi o angielski, ale nie wiedząc, czym się ta imersja je i na czym ona polega, popatrzą tylko na plan i powiedzą, no nie, to jest za dużo dla nas, dla mojego dziecka, tak? I dlatego myślę, że takie spotkania jak dzisiejsze, czy nasze kolejne, no właśnie temu mają służyć, żeby przedstawić Państwu nasz program, nasze podejście w ogóle, nas jako ludzi, tak? I to, że tak naprawdę ten program no, wynika z czegoś i ta ilość godzin wynika z czegoś, że przy mniejszej ilości godzin pewnie nie zrobilibyśmy tego, co robimy i co możemy dać Państwa dzieciom, tak? Więc ja jako rodzic naprawdę nie żałuję tej decyzji, pomimo różnych zawirowań, bo też trzeba powiedzieć, że dzieci dorastają. Julcia też weszła w okres dojrzewania i też nie ma łatwo, tak? Ale ona będąc w tym systemie od pierwszej klasy, dla niej jest to tak naturalny system, że ona nie narzeka na to, że jest w Mentisie, a inne dzieci, nie wiem, kończą wcześniej lekcje, chociaż spotyka się z tym, no ale ty masz do tej godziny lekcje, no jak, w ogóle, no nie. Ona mówi, nie, no ale no to jest dla niej normalne, tak, bo jest jakby, nie ma, ona nie zna czegoś takiego, że musi dojechać na angielski i uczyć się angielskiego poza, bo jej się wydaje, my na razie jest tej bańki, nie, jakby tutaj nie powodujemy, żeby ta bańka pękła, jej się wydaje, że tak jest wszędzie, tak, ona już teraz zauważa, że tak nie jest, ale jej się do tej pory tak wydawało może, ale jeszcze myślę cały czas, że no pewnie mają tyle angielskiego gdzie indziej, tak. I dla niej jest to bardzo naturalne, więc ja myślę, że że trzeba zacząć od tego, żeby Państwo nas poznali, tak? I warto się spotykać, warto na takie spotkania przychodzić. Jak nie ma czasu, to warto sobie z dyrekcją się umówić, czy z nauczycielem anglistą, czy z koordynatorem porozmawiać, jak my uczymy. I jeżeli sobie wtedy rodzice odpowiedzą, że tak, chcemy w to wejść i to jest nasza bajka i tak chcemy, żeby dziecko było uczone i w takim systemie, no to wtedy tak, tak, bo ja nie widzę innej drogi, tak, że też nie można pchać dziecka na siłę w taki system, bo później dziecko wejdzie to naturalnie, ale jeżeli rodzice nie są do niego przekonani z różnych powodów, no to nie wyjdzie, tak. Więc ja bym zaczęła od tego, żeby poznać nas wszystkich i tą naszą bajkę i jak najbardziej jestem za, bo jest to no, bardzo, bardzo naturalne dla dziecka.
aczkolwiek mówię, bywa też ciężko. Też nie można sobie tak lukrować całej tej naszej rzeczywistości, że jest tylko super, bo jest różnie, ale przy wsparciu naszym i rodziców naprawdę te efekty się osiąga i dochodzi się tam, o czym Ania mówiła, gdzie się dochodzi już później z tym angielskim w takim wymiarze formalnym, tak? Certyfikatu na poziomie FCE czy dostania się do naprawdę wymarzonego liceum. Myślę sobie, tak, że jedna rzecz przychodzi do głowy, że tak naprawdę jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek anglojęzycznym systemie, przeważnie no, te dzieciaki są w szkołach dużej, prawda? Więc to nie jest tak, że nagle my tutaj wymyśliliśmy w Mentisie, że te godziny pracy, tak, są dłuższe trochę. No są dłuższe, bo wynika z tego, że tego materiału jest trochę więcej, tych lekcji jest więcej, tego angielskiego jest więcej, ale tak naprawdę jak porównamy to z systemami właśnie tymi angielskimi, no to widzimy, że te dzieciaki no są tam dłużej w tych szkołach, prawda? A druga rzecz, na pewno mi się wydaje, warto wiedzieć, że jest to system trochę wymagający, więc to nie jest tak, że tak całkiem różowo, prawda, że przychodzimy i oj, super, cudownie, wszystko będzie, ja może tego nie powinnam mówić, ale wydaje mi się, że rodzice powinni sobie uświadomić, że to wymaga pracy, wymaga systematyczności i na pewno wymaga z ich strony czasami wsparcia, tak, w takich sytuacjach, bo dla dziecka no, na pewno na samym początku, ten pierwszy okres będzie trudny, tak, będzie trudny, będzie frustrujący, będą się denerwowały dzieciaki, że nie do końca wszystko może rozumieją, że od razu nie wszystko wiadomo, o co chodzi, tak, z tego względu, że ten język angielski no, nie jest takim językiem tłumaczonym, więc z pewnością ten okres taki pierwszy, początkowy będzie trudny i to warto mi się wydaje o tym powiedzieć, tak, żeby nie myśleć, że o, pyk, minie 3-4 miesiące, nie wiem, pół roku i nasze dzieci automatycznie, no nie, będą mówiły, osłuchają się, będą mówiły, ale to jest wszystko stopniowe. Ważne jest to, żeby reagowały, żeby osłuchały się z tym językiem, żeby ten język jak najwcześniej wchodzi, umiejętności, dźwięki, to wszystko jest ważne też, prawda? Bo one jakby będą mówiły, będą. To też dajmy tym rodzicom nadzieję, że one będą mówiły. Że będą, no ja nie mówię, że nie, tylko chodź na to, że nie od razu, nie pyk, pyk. To dziecko w swoim czasie. Myślę, że my dajemy tę przestrzeń, bo nieraz rodzice mniej świadomi, bo są wiadomo różni rodzice, tak jak sobie, my jesteśmy różni na co dzień, oczekują bardzo szybkich efektów. Dając do Mentisu dziecko, tak, po przedszkolu, czy po w ogóle po funkcjonowaniu dziecka w jakimś ograniczonym systemie anglojęzycznym, tak, kontakty z językiem angielskim, oczekują, że po miesiącu, dwóch to dziecko będzie po prostu takimi frazami tutaj operowało i po prostu, a już w ogóle nadejdą wakacje, bo to często z tym się spotykamy, prawda, to już w ogóle zamówią obiad dla całej rodziny i sobie z kelnerem utną pogawędkę, tak, z dowcipami po angielsku. Niektóre dzieciaki oczywiście z racji ich osobowości tak zrobią, tak, na swoim poziomie, na tyle, na ile są gotowi, no ale umówmy się, że to wszystko wymaga czasu i to też warto o tym powiedzieć tutaj, że imersja jest świetna, jest naturalna, jest fantastyczną metodą, bardzo skuteczną, bardzo, ale jest wymagająca. Jest, tu naprawdę trzeba systematyczności, a myślę, że my tą systematyczność mamy właśnie w tym planie lekcji naszym, prawda? Chociażby w tym wymiarze takim formalnym, że to jest nasza systematyczność. Tutaj nie ma tak, że jest dzień bez angielskiego, tak? Czy nawet tak jak Ania mówiłaś, że wychodzimy do kina, czy gdzieś jedziemy. No i my w metrze czy w autobusie rozmawiamy po angielsku, bo to dla nas jest tak normalne, że po prostu no, nie przechodzimy na polski. Więc to jest naprawdę coś, co, no, o czym trzeba wiedzieć, przed posłaniem dziecka do nas, tak? A już dalej my sobie z nim poradzimy. To prawda, jesteśmy przekonani, ja zawsze to powtarzam na naszych spotkaniach, że absolutnie każde dziecko jesteśmy w stanie nauczyć języka angielskiego. Niech to wybrzmi. Aniu, czy coś chciałaś dodać, bo zostałaś też trochę wywołana przez Dorotę? Nie, właściwie chyba nie. O ramowym programie nauczania, czy on jest za ciężki? Mają dzieciaki. Jasne. To ja mam, słuchajcie, dziewczyny, jeszcze pytanie, które też się często ostatnio pojawia, przewija odnośnie nauczania online, edukacji online. Jak wygląda język angielski? Jak w tej chwili, w tej sytuacji obecnej, bieżącej, radzicie sobie, jaką strategię objęłyście w nauczaniu języka angielskiego na lekcjach online? No na pewno używamy dużo wszystkich możliwych narzędzi, jakie nam forma pracy online udostępnia. Ja zapoznałam się z nowymi platformami. Bardzo lubię Miro, bo tam naprawdę nawet samo to rzucanie tych kolorowych post-itek, czyli tych karteczek,
jest dla dzieciaków fajne, możemy tam pracować wszyscy symultanicznie, czyli otwieramy tą tablicę, widzimy kto co wpisuje, co wkleja, dzieciaki nawet mogą to robić w domu jako ich praca domowa, tam właśnie wklejać swoje wiadomości, inni to od razu czytają, wiedzą o tym, więc poszerza też się ich wiedza w ten sposób. To, co mi doskwiera, to zbyt krótki czas w pracy online, ale dajemy sobie też z tym radę. Tak naprawdę poza takimi towarzyskimi sytuacjami, kiedy brakuje nam tych dzieci i jakby nie możemy tej, ja nie mogę tej swojej energii tak przekazać i wziąć od dzieciaków ich energii, to jest ten największy minus. Natomiast w sytuacji, kiedy mam całą klasę, włączone mają zazwyczaj wszyscy kamerki, to jest taka sama komunikacja jak w klasie. Dyskusja się toczy, to co mamy opracowywać, opracowujemy. Lektury dalej czytamy, omawiamy, tych narzędzi jest więcej. Na przykład widzę, że chłopcy dużo szybciej, mówię chłopcy, bo mam klasę samych chłopców, dużo szybciej na przykład i sprawniej używają mi słowników online, co wcześniej namawiałam do używania tego w klasie. Tak teraz jest to rzeczywiście sprawniejsze, szybsze. Używamy przeróżnych krótkich filmików na YouTubie, nawet kiedy omawiamy sprawy gramatyczne. Ja mogę dać linki, odesłać i tak dalej, także radzimy sobie. Jedno to, czego brakuje, to jest tego bezpośredniego kontaktu, kiedy można tak zarazić swoją energią, chociaż bardziej nawet tych uczniów, którzy są lekko z boku, no to przez komputer, przez ekran jest to nieco trudniejsze. Znaczy, wiecie co, ja mam takie trochę bardziej mieszane, Aniu, wrażenie odnośnie nauki zdalnej, bo z jednej strony, jak mówisz, mamy te narzędzia, które, prawda, w tym momencie mamy w ręku i tak naprawdę pomagają nam i są takie, no, bardziej do wykorzystania niż kiedyś, tak? Tutaj w tym momencie, pracując na tym zdalnym, możemy to wykorzystać, możemy to, te wszystkie tikowe nasze nowinki wprowadzić. Wiecie co, mi pracując z tymi klasami młodszymi brakuje, tak jak ty mówisz, właśnie tej obecności, brakuje tego, że ja nie zawsze jestem w stanie wszystko usłyszeć naraz, wiesz? Bo dzieciaki mają tą tendencję, że młodsze, że chciałby już i teraz i już i widzę, że denerwują się dzieci, że nie zawsze są w stanie to takie zdalną rzeczywistość od razu ogarnąć, prawda? Jest okej, okay, cieszę się, mi się wydaje, że dzieciaki też się cieszą, bo się bawimy, ale powiem wam szczerze, no, ja czekam na to, że już będziemy normalnie, że te dzieciaki będą miały możliwość i podejść bliżej, i porozmawiać, i mówić o tych wszystkich swoich rzeczach, na które na tym chyba zdalnym nie do końca zawsze jest czas, prawda? Bo to no trochę inna jest ta rzeczywistość. Jest fajna, dajemy sobie radę, myślę, że nie narzekamy, ale jednak no chyba tak nie do końca jeszcze ja bym powiedziała. Że wiecie, o co mi chodzi, prawda? Że takie. Jasne. Z jednej strony, z drugiej strony, no. Tak, że tutaj. Dawania ich do pokojów, tak? Czyli na przykład w Zoomie mamy te breakout roomy. To są fajne pokoje, tak, masz rację, tak. Te pokoje to jest super sprawa. No. Ja zawsze dodaję trochę czasu, bo wiadomo, że oni przegadają. Oni potrzebują swojego towarzystwa, naprawdę chociaż trochę porozmawiać o tym, co w ogóle nie jest z lekcją związane, ale w tym małej grupce, w której tam wylądowali, chociaż troszeczkę ze sobą pobyć. Więc jakby nawet w taki sposób myślę, staramy się wspierać tych naszych uczniów, no i dalej z oczekiwaniem, że się spotkamy niedługo. No dokładnie tak, brakuje tej energii oczywiście jak najbardziej, ale myślę, że też możemy bazować trochę teraz, widać na tych online'ach, na tym, co sobie wypracowałyśmy wcześniej, tak? Masz rację, takie struktury, prawda? Tygodniowo czy tam lekcji. Atmosfera, która była w klasie i trochę na tym, powiedzmy sobie kolokwialnie, też ciągnąć teraz możemy, tak? Aczkolwiek no już silniki są na oparach, bo rzeczywiście wszyscy czekamy, tak? Na ten nasz powrót wielki w końcu. Ja nie ukrywam, że ja widzę u mnie po młodszych klasach, po starszych może tak nie widzę, po tej swojej starszej, ale po młodszych szczególnie widzę, że są zmęczeni. Jest energia, jest tak, jak się spotykamy, tu dużo rzeczy się dzieje, ale już czuję, oni mi sami mówią, że są po prostu zmęczeni, tak. Więc no jest to trudna sytuacja, ale no mówię, radzimy sobie jak tylko możemy, tak. Rzeczywiście dużo poznaliśmy różnych platform, dużo. My na przykład w piątej klasie, teraz dzięki online'om na przykład, tak, odkryłam dwie platformy do nagrywania głosu na przykład. I sobie tam różne rzeczy dzięki temu możemy
możemy przemycić, gdzie w warunkach stacjonarnych pewnie też byśmy przemycili, ale może później, może nie od razu, może nie tak szybko. A tutaj rzeczywiście dzieląc ich na grupki, mogli się sami nawet podobierać, ponagrywali różne rzeczy, można to też wykorzystywać do tego, żeby dzieci bardziej nieśmiałe mogły sobie nagrać w warunkach domowych, tak, coś i przesłać nauczycielowi, tak, więc na przeróżne sposoby, więc dużo rzeczy wyszło takich na plus, które by nie wyszły przy stacjonarnym nauczaniu być może tak szybko, no ale nie ukrywajmy tego, że czekamy na powrót do szkoły. Jasne. No w pełni się z wami, dziewczyny, zgadzam. Rzeczywiście dokładnie tak jak mówicie, oczekujemy na powrót naszych milusińskich i tych klas 1-3 i klas 4-8, aczkolwiek pewne rozwiązania, pewne narzędzia, które poznaliśmy, na pewno z nami zostaną i na pewno zaadaptujemy do nowej rzeczywistości. Tutaj wcześniej Doroto wspomniałaś o drugim języku. Rzeczywiście będziemy o tym rozmawiali już jeszcze w tym miesiącu, 28 kwietnia będziemy mogli Państwa gościć ponownie na dniu otwartym, na ten dzień otwarty serdecznie Państwa zapraszam i wtedy poruszymy właśnie przede wszystkim też program nauczania w innych przedmiotach, nasz pomysł na edukację, naszą misję, nasze misje, wartości, którymi się kierujemy w naszej pracy, chociaż to bardzo często i w pewnym stopniu wypłynęło podczas naszej spontanicznej dzisiejszej rozmowy. Przed nami jeszcze jedno pytanie, ostatnie, które napłynęło, za które również serdecznie dziękujemy. To pytanie wiąże się poniekąd z tym, o czym mówiliśmy, czyli z metodą imersji, a brzmi: jak bardzo ważna jest metoda imersji już na etapie przedszkola? Dlaczego i czy dzieciom po przedszkolu dwujęzycznym łatwiej w szkole dwujęzycznej? Słuchajcie, to może ja powiem, bo ja mam tę maluchę, to ja coś powiem. Słuchajcie, no przede wszystkim, po pierwsze odpowiadając na to pytanie, im wcześniej dziecko zaczyna mówić w języku obcym, tym wcześniej ma możliwość wykształcić te dźwięki, które są potrzebne w tym języku. Dlaczego? No dlatego, że nasze te wszystkie tutaj, słuchajcie, te vocal cords i tak dalej, kształtują się na tym etapie, więc jeżeli dziecko w miarę wcześniej jest w stanie używać tego języka, to w tym momencie po pierwsze jest w stanie wypowiedzieć to, a po drugie jest w stanie usłyszeć. Jest wiele dźwięków, które są bardzo podobne, prawda? I osoba dorosła, która uczy się, no ma już taką trochę trudność, tak? Nie mówię, że się nie nauczy, bo się nauczy, tak? Jest wiele przykładów, tak? Ja sama. Ale słuchajcie, im wcześniej jesteśmy na ten dźwięk narażeni, im wcześniej mamy kontakt, im wcześniej używamy tych dźwięków, tym łatwiej te dźwięki będzie nam wymawiać, produkować i tak naprawdę dzieciaki mają tak niesamowitą pamięć, że w miarę szybko, będąc właśnie w tym przedszkolu anglojęzycznym, czy będąc właśnie w tych klasach 1-3 anglojęzycznych, bardzo szybko łapią ten język i bardzo szybko są w stanie te dźwięki wypowiedzieć, prawda? I myślę, nawet jak my się bawimy foniksami na zajęciach, znaczy dźwiękami, jak mówimy dźwięki, wypowiadamy, uczymy się, prawda? To w tym momencie te dzieciaki słyszą te dźwięki, tak? Widzą różnicę pomiędzy a. Dla naszych uszu no brzmi to bardzo podobnie, tak? To jest dźwięk. Ale no nie, to nie jest ten sam dźwięk. I w tym momencie, pracując właśnie z tymi dzieciakami, im wcześniej, tym bardziej jesteśmy w stanie im pomóc i to wszystko tak jakby rozwinąć. No i tyle z fizjologią. Dzięki. Powiedziała, że wcześniej, im jeszcze wcześniej, tym lepiej. Przedszkole to jest fajny czas. No tak, a jeszcze wcześniej. Tak. Na przykład, nie wiem, można uczyć dzieci już od pierwszego roku życia metodą Helen Dolan, gdzie naprawdę te dźwięki, oni nie są w stanie, ich aparat mowy nie jest w stanie odtworzyć tych dźwięków, ale mózg słuchając, tak pięknie wytwarza nowe połączenia, że potem to się tak pięknie otwiera, odczarowuje i naprawdę dzieci na przykład po Helen Dolan mają ogromną też łatwość uczenia się języka później, bo ich mózg jest do tego przygotowany. I też w tym przypadku widzimy bardzo ładnie tą imersję, bo imersja też polega na tym, że dziecko na przykład, które się rodzi, najpierw słucha, prawda? Słucha nas rok, czasami dwa lata i dopiero zaczyna produkować te dźwięki po jakimś czasie. I to też jest to, co właśnie Justyna mówiła, żeby też tym dzieciom, które na przykład do szkoły przychodzą, czy nawet do przedszkola z językiem angielskim, dać trochę tego czasu, niekoniecznie one zawsze odtworzą od razu, najpierw to musi gdzieś tam zapaść, każdy ma swoje własne tempo rozwoju, przyswajania tych dźwięków, jeszcze potem oddawania ich z powrotem. Dla osób nie cierpi na tego maluszka, który się rodzi, tak? Ile takie dziecko czeka, zanim naprawdę się wypowie? Dziękuję.
Też się mogę pod tym oczywiście podpisać, co żeście dziewczyny powiedziały. I no jak najbardziej tak, edukacja dwujęzyczna w ogóle od początkowych naprawdę miesięcy, od początku, no jest niesamowicie też wpływa na mózg tak naprawdę, tak? Są badania naukowe, które potwierdzają to, że im wcześniejsza nauka jakiegokolwiek języka obcego, czy to będzie angielski, niemiecki czy włoski, naprawdę wpływa na jakby większą ilość neuronów i dzieciaki takie łatwiej się uczą, bo często się spotykam z tym, no dobrze, jak się dziecko uczy moje trzeciego czy czwartego języka, no to w ogóle jaki to ma sens, czy jemu się to nie pomiesza? Nie, jemu się to nie pomiesza, to wpłynie jeszcze lepiej na jego łatwość w przyswajaniu wiedzy, jeśli chodzi o inne dziedziny, więc ja myślę, że to ma bardzo, bardzo duży wpływ, że naprawdę to im wcześniej, tym lepiej, to nie jest to tylko taki chwyt marketingowy, tak? Tylko proszę szukać przedszkoli, gdzie naprawdę jest immersja językowa. Albo ogólnie te metody bezpośrednie, prawda? Ogólnie te metody bezpośrednie, tak jak Ania mówiła, bazujące właśnie na tym języku. Tak, dokładnie. Czy właśnie placówki takie jak Helen Dolan, tutaj oczywiście też się przychylam do reklamy tego miejsca, super, naprawdę super. Bo Aniu, często przecież rozmawiałyśmy, że nawet łatwo jest później takie dzieci wychwycić w klasie, prawda? Które są czy po Helen Dolan, czy po takich placówkach, to jakby my już intuicyjnie już czujemy, że oho, coś tam było, bo słyszę, bo widzimy, jak to dziecko wspaniale się kontaktuje w tym języku. Bardzo dziękuję dziewczyny. Ja też z racji pełnionej funkcji, ale przede wszystkim z przekonania mogę Państwu polecić nasz oddział przedszkolny, czyli naszą zeróweczkę, która po pierwsze jest gwarancją miejsca w klasie pierwszej na kolejny rok edukacyjny, a poza tym właśnie uzupełnia, świetnie przygotowuje do edukacji w klasie pierwszej, zarówno w przedmiotach edukacji wczesnoszkolnej, ale przede wszystkim właśnie wprowadza w świat imersji językowej i ułatwia start dziecka w klasie pierwszej. Dziewczyny, ja wyczerpałem wachlarz pytań. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tą energię, za te emocje, no i za to, że rzeczywiście podzieliłyście się ze swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z naszymi odbiorcami. Podzielę się jeszcze z Państwem z taką refleksją, że tak naprawdę umawialiśmy się na krótkie, minutowe, dwuminutowe wypowiedzi, a wyszła z tego no, kapitalna dyskusja, gdzie w zasadzie podzieliliśmy się i moglibyśmy pewnie dyskutować przez kolejne godziny, ale oczywiście nasz czas antenowy też powoli dobiega końca i myślę, że zmęczenie odbiorcy może dać o sobie znać, także myślę, że już czas żegnać i podsumować dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Doroto, Aniu i Justyno. Dziękuję Państwu za to, że poświęciliście ten wieczór na spotkanie z nami, na dyskusję, za te wszystkie nadesłane do nas pytania i zapraszam jeszcze raz serdecznie i gorąco na 28 kwietnia również platforma Zoom pomiędzy godziną 18 a 20. Między innymi wspólnie z Dorotą będziemy właśnie rozmawiali o zerówce edukacji wczesnoszkolnej, przedstawiali ofertę naszej szkoły, porozmawiamy o misjach, wartościach, czyli tego wszystkiego, na co dzisiaj w webinarze przestrzeni nie było. Zachęcamy do zadawania pytań. Będzie z nami również Tosia obecna podczas dzisiejszego spotkania. Będzie koordynator edukacji wczesnoszkolnej, także będą Państwo mogli zadać te pytania, które dzisiaj nie padły, czy nie wybrzmiały, czy miały inną tematykę niż dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas, za wszystkie nadesłane pytania. Dziękuję dziewczynom i to tyle z naszej strony. Dziękujemy, żegnamy się dzisiaj i mówimy do widzenia, do zobaczenia 28 kwietnia. Pozdrawiam. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.